Agentko Bystrzak? Gotowa, tato! Niespodzianie jak wiatr z obcych krajów ptak spadł pod nogi Freda Frost. Krycia pecha dziś ma, bo swą misję zna i to do niej zawitał go. Gdy coś nie jarzy, lepiej być na straży, a piętaszek Freda słucha rad. Gdy groźny wróg sunie się za próg, agentka Brycia załapie co i jak. Czy komuś tak sprzyja los, choćby żył przez stalówki bieg? Nie jeden ma siły dość, ale kto szczęście ma jak chce. Fred Szczęściarz. Reżyser. O, Ambrozio, ja wiem, żeś ty jedynie duch, lecz cię miłuję. Miłuję cię mocniej z każdym moim tchnieniem. I ja cię miłuję, Angeliko. Mimo iż nie jesteś duchem. Czy to źle, że łączy nas taka miłość? Mimo iż rozdzieliła nas okrutna śmierć. Nie. Nie. Ambrozio, muszę wyznać, że ja również pokochałam admirała Aguilera. Nie. Czy dlatego, że jest żywy? No cóż, to jest jeden powód. Jak same dzieci widzicie? Jak dzisiejsze romanse z łatwością docierały do duszy, rozniecały wyobraźnię i poruszały emocje. W domu macie napisać bite 10 stronic o potędze filmu. Lub możecie wybrać trudniejszą pracę i spróbować nakręcić własny film. Właśnie. Ja już zacząłem kręcić kultowy dramat historyczny Most nad rzeką z mostem. Akcja dzieje się u schyłku wojny. To historia dziewczyny na rozdrożu. A czy ty grasz tę dziewczynę? Nie, Fred, bo moją gwiazdą będzie cudowna Nora. Co? I ja też nakręcę swój film. Bardzo dobrze, Fred. Nie miałem pojęcia, że masz filmowego bakcyla. No, tak, tak, tak. Ten bakcyl mnie ciabnął i spuchłem, no i bok mnie swędzi i boli i maścią sobie smaruje. Nie, no, nieważne. Moje dzieło będzie dużo lepsze niż Morta. Dawaj, dawaj, dawaj! Czy ty musisz trenować, gdy ja tworzę dzieło? Nudzę się. Fred, przecież ty nie wiesz, jak się kręci filmy. Po co to robisz? Dla dobrej oceny? Skąd? Żeby się dostać do Hollywood? Skąd? Chcesz utrzeć Mortowi nosa? Ha! Prawie. Ja wiem! Żeby zachwycić Norę! Tak! Hej, Fred! Weź mnie do swojego filmu. Proszę, proszę, proszę! Piętaszku, ty dostaniesz tę najważniejszą rolę. Serio? Romantycznego śmiałka? Silnego ratownika? Czy nadobną bohaterkę? O tak, jasne, jestem kamerą. Ale jak kobiety walczyły w tych wielkich kiecach? Wtedy kobiety raczej nie trenowały kung fu. I raczej wyglądały z deka przypałowo. I nie zgadzały się grać w filmach kolegów. Dobra, cisza na planie, moi drodzy. Okej, mamy bunt kmieci w 1720 i gramy. Teraz to tworzysz? Tak. Dobra. Brygitko, jesteś córką bogatego ziemianina, lecz twych wołań o pomoc nie słyszy tłum krwiożerczych buntowników kmieci, czaisz? Prowodyrem jesteś ty, Percivalu. Jestem wampirem? Spoko. Nie, jesteś kmieciem, który jest wściekły, bo jest gnębiony przez klasy wyższe. Wściekły, co? Cool! O, ratunku! Ratunku! A ja wzniecam wielki bunt! Ej! Ty to pisałeś? Stop! 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 Brigido, co ty wyprawiasz? Cóż, to jasne, że skoro on zamierza porwać damę, to moja bohaterka się broni. Brigitka, słuchaj, ty jesteś niewiastą w opałach. W drugiej scenie ja wkraczam i ratuję cię, okej? Po co masz mnie ratować, kolega? Żeby Nora zobaczyła, jak świetnie wyglądam. O, jeśli on jest za mną, ja go mogę zrobić obrót pięknym wykopem, zrobić hiratę i na koniec dołożyć i tak gęst! Brigido, nie!
Ja cię przecież nie uderzyłam. Nie jesteś ranny, nie jesteś, prawda? Skąd? Nie. O, z kim ja pracuję? Siemka, Fred. Jak ci idzie film? Moje dzieło jest tak dobre, że nawet ty będziesz klaskał na stojąco. Biegnij sobie trochę odpocząć, Noro. Jutro będziemy kręcić scenę w pięknej altanie. Dobrze. I będzie całowanie. Chyba lepiej zacznę już pisać wypracowanie. Zbyt łatwo się poddałeś, Fred, a to nie w twoim stylu. Ale skoro mam nakręcić film, to musi być lepszy niż Morta. I taki bardziej dla dziewcząt. Nora bardzo lubi takie właśnie filmy, a ja nie cierpię romansideł. Co tam, Nora i Mort? Nakręć film, który sam byś obejrzał. Ale w tych, które lubię, są efekty specjalne i potwory, bo to są odmóżdżacze. No to nakręć to! Co? Jak? Termin jest na środę. A gdzie ja o tej godzinie znajdę coś, co przypomina strasznego potwora? Absolutnie nie. Brygitko! Rola jest łatwa. Tak, tak. Fred ma świetny pomysł. Kapitalny pomysł. Powiedz jej, no już, no już. Wiesz, latasz sobie w kosmosie. Rozumiesz, normalka. I potem walczysz z jakimiś tam kosmostworami, co nie? Bo z nimi walczysz i często. A potem wracamy na kolację. Standard, nie? Skąd? Skąd? Ja muszę pozostać inkognito, żeby nie narazić dowódcy i mojej misji. O, racja, twoja misja. Tak, nie możemy jej narażać. No, no właśnie. Zresztą muszę napisać wypracowanie. Skoro nie polecę w kosmos, piętaszku, co mam zrobić? No jakoś nie wiem, czy to takie dobre wyjście. Ale spotkanie z ziemiostworami to byłoby świetne kino. Może je namówimy, żeby zagrały potwory? Tak, może, ale sam już nie wiem. Raczej wątpię, czy mamy dar przekonywania. Jasne, że mamy! Wystarczy tylko poprosić, bo co się w końcu może wydarzyć? Będziemy mieć traumę, albo oberwiemy i może nam się kasa skończyć, zanim zmontujemy twoje dzieło. Tak, ale i tak możemy to sfilmować. Dobra, ale pamiętaj, że one są wrażliwe. I wierzę! Co to za rozwierty koszmarne? Dzień dobry, ziemni przyjaciele! Co? Czy wpadamy w złej chwili i pogadamy sobie? No. Będę z tobą szczery. Kochamy filmy, ale ostatnio żadnego nie widzieliśmy. A rozumiem. Ponieważ was odrzucił zewnętrzny świat. Nie, bo nam się DVD wykrzaczyło, kochany. Ale spodoba wam się mój film. Jest o młodym śmiałku, który ratuje świat przed potworami. A będą niewinni ludzie, co to biegną i krzyczą. Tak, dokładnie w ten deseń. To wystąpicie? Jasne, jasne. Ja się cieszę, bardzo cieszę na ten projekt. Musimy podpisać umowę. Dobra, to tak. Ja lecę w tę stronę, a wy za mną. Piętaszku, masz wszystko uchwycić. Kumam. Dobra. I gramy! Stop, stop, kochani. Chodźcie. Za bardzo się wczuwamy? Nie. Wiecie, bo wy zagraliście, jakby straszne potwory goniły was. Źle? Nie. Jest dobrze, ale ma być całkiem odwrotnie. I chcę, żebyście, wiecie, robiły pogoń i zaryczały raczej. Coś w tę stronę. Ciebie też jest dobry aktor. Tak, to my mamy teraz szybko uciekać przed tobą, prawda? Fred, możesz na słówko? Proszę. Nie rozumiecie. Wy jesteście potworami. Fred. A czemu my mamy grać potwory? Bo... Hello? No co wy? Ależ Fred. Czy wy lusterka nie macie, kochani? Jesteście potworami. Ty nas ogromnie ranisz. A gdy ktoś nas ogromnie zrani, to my go też zranimy. Wiedziałem, że tak będzie. Piętaszku, rozkazuję ci przemienić się w osłonę!
otwory, co? Przepraszam, przepraszam! Chciałem zrobić wrażenie na dziewczynie z mojej klasy. Gdy nas wyzywasz, nie chcemy się z tobą kolegować. Wiesz co, kochanie? Twoje ryki przypomniały mi tego młodego ziemiostwora z lat młodości, nie? Zawsze chciał się pokazać z najbrudniejszej strony. O, nie mów, oj kochana, jak mówię, nie mów, to myślę, powiedz. Tak, bo nas wzruszają twoje tarapaty. Serio? Tak, oto nasz scenariusz. Tak, Zbigniewie, jeśli muszę cię poślubić, by ratować farmę, poślubię. Nie lękaj się, piękna damo, ja cię ocalę. A co ze mną? Uratuj mnie też. Dość! Potężne i mocarne, błotniste stworzenia z głębi! O, trzęsiemy się przed tobą ze strachu, wielki, ociężały i szanowny aktorze! Pragnę powiedzieć, że zgodziłem się zagrać w filmie Freda, żeby zapunktować. Mój własny film, kultowe dzieło, ukaże się wkrótce, gdy wybiorę nową aktorkę do roli panny. Fred, efekty specjalne były takie realistyczne. Myślałam, że to się dzieje naprawdę. Tak? Gdy jest się reżyserem, tak jak ja. To bardzo miło, że kupił nam nowy odtwarzacz DVD. O, jednak to prawda, co mówią, że kamera dodaje 5 kilogramów, nie? Ale to 5 kilo błocka! Jesteś śliczna!